W żłobie leży, któż pobierzy, kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. W Ewangelii słyszymy o zagubieniu się Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Gdy go odnaleźli, na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Szukać Jezusa. Szukać Jezusa trzeba przede wszystkim właśnie w Najświętszym Sakramencie w Kościele, w Domu Bożym. Niedziela Świętej Rodziny. Jakie są te nasze dzisiejsze rodziny? Zabiegane, porozrywane to wszystko jest. Te więzi są coraz bardziej powierzchowne, szybkie, płytkie. Nie ma czasu. Nie ma czasu dla domowników, dla rodziców, dla dzieci. Tylko jakieś takie powariowane to wszystko jest. Jak bardzo trzeba tym wszystkim pomocy właśnie Chrystusa, szukać tego, który jest naszym Bogiem, który przyjął ludzkie ciało, żeby nam pomógł te rodziny scalać, umacniać, ubogacać, żeby mimo tego braku czasu, tego pośpiechu, tej nerwowości, tych niepokojów, tych stresów, żeby te rodziny były piękne, ciepłe, gorące, były rodzinami takie, które wychowują pięknie dzieci. Takimi domami mi się każdy dobrze czuje. Takim miejscem jedynym w swoim rodzaju na świecie. Miejscem odpoczynku, pokoju, wyciszenia, radości, pełnego rozwoju. Prośmy Jezusa, aby pomógł nam w tym. Mamy rok wiary, rok pogłębienia tego skarbu, jakim jest wiara, a jaki nosimy w sobie w naczyniach glinianych. Boże Słowo. Ja chodzę po kolędzie, zawsze pytam, czy w domu jest telewizor? Jest telewizor. A czy jest Pismo Święte? Jest Pismo Święte. A do czego częściej zaglądamy? No niestety, wiadomo do czego. Może właśnie w tym roku wiary, żeby właśnie te rodziny uspokoić, jakoś tak ubogacić, chociaż raz w tygodniu zajrzeć do Słowa Bożego, do Nowego Testamentu, do tej odwiecznej mądrości. Ubogacić, jakoś dobogacić nasz dom właśnie tą Bożą mądrością. Aby te nasze rodziny były coraz piękniejsze, żeby starały się na wzór tej świętej rodziny. Żeby to nie była sztuka dla sztuki, ale żeby nasze rodziny były naszą prawdziwą, pełną radością. Szczęść Boże. Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu, pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.